Bardzo miło mi wszystkich Państwa powitać. Witam przede wszystkim naszych miłych prezenterów, pana Rafała Rogusza i pana Michała Branta. Bardzo się cieszymy, że zgodziliście się panowie przyjechać tutaj i podzielić swoją wiedzą. I jestem pewna, że na pewno skorzystamy z tego wszyscy bardzo. Ja, żeby nie zabierać za dużo czasu, chciałabym tylko bardzo, bardzo gorąco podziękować naszym gospodarzom tutaj, pani Krysi Cyroń, która nas tutaj gości. Gromkie brawa dla pani Krysi. Szkoła jakby organizuje to pod patronatem Federacji. Witamy też pana Adama Gajkowskiego, szefa Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii. Bardzo się cieszymy, Adam, że dojechałeś. A ja też no, nie mogę nie zareklamować szkoły. Tutaj jest nasz baner, także jakby całość tego projektu jakby my żeśmy sfinalizowali. Przyszłą sobotę o godzinie 11:30 będziemy mieli apel wielkanocny, na który bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Na pewno miło będzie Państwu posłuchać, jak dzieci tutaj w Australii urodzone mówią wiersze po polsku. Dlatego z całego serca zapraszam. Wiersze, piosenki. I będzie bardzo miło i będzie kawa, herbata, znowu możliwość porozmawiania. Także liczymy bardzo na waszą obecność. A ja już, żeby nie zabierać czasu, przekazuję głos naszym miłym prelegentom. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Bernadette bardzo serdecznie. Może powiem na wstępie, że Pani Bernadette włożyła bardzo duży wysiłek, żeby to nam pomóc zorganizować. Już nie wspomnę o pączkach, które widzę, kompletnie zniknęły. Dlatego wedle czego odłożyliśmy sobie parę tutaj na bok. To są dla nas, oznacza. Powiem tak, naszym celem prezentacji dzisiejszej to jest powtórka tego, o czym prezentowaliśmy w konsulacie w listopadzie. To będą dwie części. Ja będę mówił o planowaniu na emeryturę, używając systemu superannuation. A pan Rafał, który jest adwokatem, będzie mówił właśnie o testamentach, o prawie spadkowym. Tak więc mam nadzieję, że obydwa tematy interesujące. Ja jestem w Australii ponad 20 lat, tak więc czasami może się zdarzyć, że wrócę jakieś słowa polskie, którego w polskim języku nie ma. Tak więc gdyby tak było, proszę mi zwrócić uwagę. I ja mam swoje biuro w centrum miasta, w Kumiktura Building. Pan Rafał jest też w CBD. Moja specjalizacja to jest planowanie emerytur, strategii właśnie wykorzystywania struktur superannuation, a także projektowanie inwestycji. No i oczywiście, co się z tym wiąże, minimalizowanie podatków. Użyję słowa minimalizowanie, nie będę żał swoje unikanie, bo wtedy napiszą w gazetach, że ja to namawiam do niepłacenia podatku. Tak więc będę żał słowa minimalizowanie. Wszystko oczywiście, co jest prezentowane, to są jak najbardziej legalne strategie, ale jest to w pełni wykorzystywanie przepisów, jakie są w tej chwili osiągalne. Tak więc myślę, że chyba możemy zacząć. Chcesz coś powiedzieć jeszcze, Rafał? Nie. Okej, okay, w porządku. Dobrze. Więc, Michał Brandt to ja. Na tablicy piszę Michael Brandt, bo tak jest na moich wizytówkach. To jest długa historia, powiem to kiedy indziej. Było takie pewne zawieruszenie z moim imieniem, jak tu przyjechałem do Australii na początku. Firma, w której pracuję, to się nazywa Aptwell Partners. Mamy swoje biuro w City. Ja w branży jestem od około, to już będzie chyba z 12 lat, może troszeczkę więcej, już straciłem liczenie. Po 10 się przestaje liczyć zazwyczaj. Więc zanim cokolwiek powiem dzisiaj, muszę tylko wpierw zaznaczyć, że wszystko, co mówię, to jest ogólna informacja, że niektóre rzeczy nie będą miały zastosowania do wszystkich osób, każdy z innej sytuacji, tak więc proszę nie brać wszystkiego do serca. Raczej to będzie dużo ogólnej informacji. Oczywiście jak najbardziej jestem otwarty na indywidualne spotkanie przy innej okazji w moim biurze. Myślę, że zacznę od prostych rzeczy. Całą prezentację ułożyłem tak, żeby zacząć od rzeczy najprostszych i powoli będziemy omawiali coraz bardziej skomplikowane sprawy. A na końcu te sprawy, które są już najbardziej skomplikowane, to tylko zrobię zarys na ich temat. Jeśli ktoś mi będzie miał pytania, to chętnie spotkam się osobno i omówię dokładniej.
Tam jest pierwszy taki zarys, to jest jak działa system superannuation w Australii. To bardzo króciutko opowiem, tylko tak wyrażeniu, gdyby jeszcze ktoś nie był do końca pewien. Każdy pracodawca musi nam wpłacać 9,5% naszej pensji na superannuation, to jest minimum w Australii. Niektórzy są lucky na tyle, że dostają więcej. Oczywiście każdy z nas ma tą możliwość, żeby wpłacać dodatkowe pieniądze superannuation. Dlatego tam jest taki duży znak zapytania, bo to jest w miarę możliwości danej osoby. Są różne sposoby, żeby to robić, o których dzisiaj będę mówił. Mają dosyć duże plusy podatkowe. Po wpłacie tych pieniędzy superannuation są inwestowane, one sobie tam rosną, prawda? A następnie, jak osiągniemy ten wiek emerytalny, czy jakikolwiek wiek jest w danym momencie ustawiony przez legislaturę, możemy zacząć wyciągać superannuation. W tej chwili to jest minimum, musimy wyciągać 4% bilansu. I ten procent wzrasta wraz z wiekiem. Pierwsza sprawa. Dlaczego superannuation jest tak atrakcyjnym rozwiązaniem? Częste pytania, z jakim ja się spotykam, to ludzie się pytają, dlaczego powinienem inwestować w superannuation? Moja odpowiedź jest taka, że superannuation samo w sobie nie jest żadną inwestycją. Inwestować możemy gdziekolwiek indziej. Superannuation to jest nic innego, tylko to jest struktura podatkowa, która pozwala nam wykorzystać pewne ulgi, które normalnie nie są dostępne dla nas. Tak więc to jest praktycznie jeden i ogromny plus systemu superannuation. Są ulgi podatkowe, które są strasznie atrakcyjne dla większości populacji. Żeby to lepiej zilustrować, pokazałem tu na ekranie taką tabelkę. Mam nadzieję, że jest wystarczająco widoczna. To jest tabela, jakie wygląda opodatkowanie w Australii. W zależności od naszych zarobków, im więcej zarabiamy, tym większy podatek trzeba płacić. I to jest podatek procentowy. On oczywiście rośnie do góry, dlatego trzeba także zapisać Medicare, to jest 2% od naszych zarobków. I tak przykład, osoba, która zarabia, powiedzmy, przykładowo mówiąc, 100 tysięcy dolarów, ona wpada w taki przedział, gdzie jest 37% podatku. Czyli od każdego dolara ponad 100 tysięcy, ponad 90 tysięcy płacimy 37% podatku. Natomiast superannuation, to inaczej zupełnie. Tam podatki są bardzo niskie i bardzo proste. Nie ma żadnych skali. Po prostu płacimy podatek albo 10%, albo 15%. I to wszystko. Dla większości osób jest ten podatek o połowę mniejszy niż płacą normalnie. Od swoich zarobków czy od swoich własnych inwestycji. Jaka jest różnica między nimi? Jest dwa rodzaje podatków superannuation. 15% to jest podatek od dochodu, czyli to jest podatek od oprocentowania, jakie dostajemy, powiedzmy, jeżeli nasze superannuation zainwestowane w banku. 15% płacimy od dywidendów. Od razu wytłumaczę, to są dywidendy, żeby nie było żadnego confusion. Dywidendy się pojawiają w tym momencie, kiedy nasze superannuation jest zainwestowane w akcje na giełdzie. Załóżmy, mamy akcje w firmie jak Woolworths, czy Westpac Bank, czy cokolwiek innego. Ta firma, jak zarabia swój procent, dzieli się tym procentem z nami, czyli udziałowcami. Często to się dzieje bez naszej wiedzy, bo nie zawsze mamy wybór, w co inwestujemy. Ale to się dzieje z tyłu, to się dzieje, jak to mówią po angielsku, in the background. I te dywidendy są oprocentowywane 15%. Natomiast zysk kapitałowy to jest, kiedy mamy sytuację, że kupujemy coś po takiej cenie, sprzedajemy to potem po wyższej cenie, od tej różnicy trzeba zapłacić podatek. To jest tak zwany capital gains tax. Bardzo często ludzie się spotykają, kiedy kupiłem jakąś nieruchomość. Powiedzmy, kosztowała nas 500 000, sprzedajemy potem za 1 000 000. I od tego 500 000 zarobku musimy zapłacić podatek, to jest capital gains tax. Tak samo jest superannuation. Z tym, że tam płacimy tylko 10%. To więc jest bardzo, bardzo niska suma. Być może niektórzy z Państwa zauważyli drugą kolumnę obok, gdzie pisze 0%. I tam jest napisane, że od wieku 65 roku nie płacimy podatków praktycznie. To jest prawda. Są pewne wymagania, jak to osiągnąć. Jednym z nich jest oczywiście wiek. Jest taka okazja, że w momencie, kiedy osiągniemy 65 lat, możemy przerzucić swoje superannuation, tak zwane konto pension, o którym powiem trochę więcej później. W tym koncie się już nie płaci podatków.
tam jest kompletne 0%. Do tego często spotykamy się z sytuacją, że ludzie, którzy planują swoją emeryturę, na kilka lat przed odejściem na emeryturę często likwidują swoje różne nieruchomości, różne inwestycje i deponują pieniądze w superannuation po to, żeby w przyszłości nie płacić tego podatku. To można robić w różne sposoby, to jeszcze poza kwestią tej prezentacji jest. Ten podatek można osiągnąć wcześniej też, o tym opowiem za chwilę, jak to można zrobić. Ale grunt, który chciałem właśnie zaznaczyć, to jest to, że używając systemu superannuation możemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie nie płacimy w ogóle podatków od niczego. Teraz opowiem kilka takich sposobów, co możemy zrobić, żeby zwiększyć nasze oszczędności emerytalne. Niektóre są bardzo proste, niektóre są mniej proste. Nie wszyscy mogą wszystkich sposobów używać, ale mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, który mógłby wykorzystać. Takie przynajmniej jest mój cel, żeby uświadomić Was wszystkich, co jest osiągalne. Pierwsza rzecz, najprostsza rzecz, którą możemy zrobić już dzisiaj, nie musimy na nic czekać, to jest wybór inwestycji. W każdym superannuation funduszu mamy całe menu, całą gamę wyborów, co możemy zainwestować. Tych opcji może być 4, może być 40. To nie jest aż takie istotne. One wszystkie mniej więcej sprowadzają się do takich 4 głównych tematów. Tutaj podałem takie 4 przykłady, jak one mogą być nazwane. Nazwy się różnią pomiędzy różnymi firmami, ale mniej więcej to wygląda w ten sposób, że mamy inwestycje konserwatywne, które są na samej górze, do inwestycji bardzo ryzykownych, które są na samym dole. Jaka jest różnica między nimi? Różnica jest zawsze ta sama. Im większy ryzyko podejmujemy, tym większego zysku się spodziewamy z tej inwestycji. Czyli jeśli mamy zamiar spowodować to, żeby nasze superannuation urosło do większej sumy, musimy się liczyć z tym, że być może musimy podjąć większe ryzyko, bo na dłuższą metę to się nam opłaci, patrząc na tę tabelę na samym. Przejdę przez każdą kolumnę powolutku, żeby można było zrozumieć, o co chodzi. Kolumna numer 2 ma jakiś średni zysk. Na takich różnych rodzajach inwestycji możemy się spodziewać różnego rodzaju rocznych zwrotów. To jest takie średnie, jaką można osiągnąć mniej więcej. Z tym się wiąże, jak wspomniałem wcześniej, większe ryzyko. Co to jest ryzyko? Może zacznijmy od tego. Ryzyko to nie jest w sensie, że kupimy inwestycje i stracimy wszystkie pieniądze. To tak nie działa w superannuation. To jest system, który jest bardzo dobrze regulowany przez rząd. Tam raczej nie pojawiają się takie inwestycje tak spekulatywne, że możemy wszystkie pieniądze stracić. Jeśli słyszymy, że ktoś straci pieniądze, to zazwyczaj należy dotłumaczyć, że spadła wartość inwestycji, która niekoniecznie to znaczy stratę pieniędzy. Nazwija się różnicę. Jeżeli mamy wysokie ryzyko, czyli patrząc na ten dolny rządek, znaczy, że mamy bardzo duże wahania wartości inwestycji. Czyli możemy mieć sytuację, gdzie jednego roku inwestycja rośnie do góry o 25%, a jednego roku może spadać na 25%. To, co się zmieniło w międzyczasie, nie jest tak istotne. Co jest bardziej istotne, jaką dostajemy średni zysk z tego wszystkiego. A średni zysk właśnie jest w tej pierwszej kolumni, którą nazywa się średni zysk. I wiemy, że im większe ryzyko jest, tym większy średni zysk dostajemy z tego superannuation, z tej inwestycji. Żeby to zarejestrować troszeczkę dokładniej, przykład inwestycji konserwatywnej to jest coś, co siedzi zazwyczaj, powiedzmy tak, konto w banku. Ono prawie nigdy nie spada na dół, zawsze rośnie do góry, ale rośnie bardzo powoli. Przykład inwestycji o high growth, czyli wysoki zysk, to są, powiedzmy, akcje na giełdzie. Te zachowują się jak fale na oceanie. Idą w dół, idą do góry przez cały czas. Czasami są warte mniej, czasami są warte więcej, ale wiemy, że ogólny trend jest w górę. I to jest to, co nas interesuje najbardziej. Tutaj w czwartej kolumnie zarejestrowałem, jak często możemy doświadczyć negatywnego zysku, czyli jak często taka inwestycja może spaść na wartości. Inwestycja konserwatywna to się dzieje bardzo rzadko, raz na 15 lat. Inwestycja bardzo ryzykowna to się dzieje raz na 4 lata średnio. Niestety zaznaczę, że negatywne zyski zwyczaj idą parami.
zazwyczaj, czyli mamy 2 lata pod rząd zazwyczaj negatywnych zysków, czyli mówiąc raz na 4 lata, to praktycznie mamy sytuację, że raz na 8 lat będziemy mieli dwa lata, gdzie będą negatywne zyski. To jest taka średnia mniej więcej. I w ostatniej kolumnie właśnie jest ten przykład, co się dzieje osobom, która podjęła różne decyzje. To jest proste założenie, że zaczynamy z sumą 50 tysięcy, inwestujemy przez 20 lat i nic nie wkładamy do superannuation. Tylko 50 tysięcy zostało włożone na początku i nic więcej z tym nie robimy. Co się z tym dzieje? Jeśli osiągniemy te średnie figury, jakie tu są zarejestrowane, taki będzie nasz rezultat. I zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest różnica pomiędzy tą konserwatywną, a tą bardzo ryzykowną inwestycją. To jest różnica prawie 2 razy większa dla potencjalnego inwestora. Tak więc to jest decyzja, którą Państwo mogą podjąć już dzisiaj. Możecie zmienić swoje inwestycje w każdej chwili. Każdy fundusz daje taką opcję. Jak wspomniałem wcześniej, minimum mamy 4 opcje do wyboru. W ekstremalnych wypadkach możemy mieć 100. To jest troszeczkę przesadą już, ale zawsze jest przynajmniej gama takich prostych inwestycji, które mają takie proste nazwy, jak te tutaj na tej tabeli, z których można mniej więcej wywnioskować, jak one relatywnie porównują się do siebie. Więc już nie będę rozwijał ten temat, bo nie chcę za bardzo zanudzać, ale chodzi mi o zarejestrowanie koncepcji. Tylko dodam jeszcze dodatkowo, że my jako doradcy finansowi, którzy projektujemy inwestycje, mamy kilka rzeczy, których możemy robić, żeby zminimalizować ryzyko. O nich troszeczkę powiem później więcej, a tak mówiąc w skrócie, to robimy jest kilka technik dostępnych, które my możemy użyć. To są dosyć proste techniki, gdzie staramy się zminimalizować ryzyko, żeby inwestycje spadały bardzo mocno, a także robimy duży nacisk na tak zwane dywidendy, czy o których wspomniałem wcześniej. Dywidendy mają taki trend do siebie, że one się kontynuują, są kontynuowane bez względu na to, czy rynek idzie w górę, czy w dół, czy mamy recesję, czy nie mamy recesji. Dobrze, więc kolejna rzecz, która jest dosyć prosta też, tak zwane co-contributions. Jest bardzo możliwe, że dużo Państwo może o tym słyszało. Co-contributions to są dopłaty rządowe, które można rozwiązać w swoim własnym superannuation. Jak to działa? Więc osoby, które zarabiają mniej niż 37 tysięcy, 697, kwalifikują się na dopłatę z rządu. Jak to działa? Ta osoba musi wpłacić pełną sumę sama z siebie na swoje superannuation i rząd dopłaci 50%. Czyli mam taki przykład tutaj, że maksymalna suma, jaką możemy wpłacić, to jest 1000 dolarów i rząd nam dopłaci 500 dolarów pod koniec roku finansowego. Tak więc to jest darmowa dotacja od rządu, natychmiastowy zysk z naszej inwestycji. Jeśli się Państwo kwalifikują, to warto to wykorzystać. Teraz tak, osoby, które zarabiają więcej niż to 37 tysięcy, ale mniej niż 52 tysiące, 697, wciąż się kwalifikują na tę dotację, z tym, że ona nie jest już aż taka wielka. To nie jest 50% wpłaty. Czy to może być sytuacja, że wpłacamy 1000 dolarów, a rząd nam dopłaci powiedzmy 300 dolarów dotacji. Co mimo wszystko i tak jest zawsze coś, bo to jest, jak wiadomo, na pieniądze, które dostajemy z rządu. Druga opcja osiągalna, spouse contributions, czyli wpłaty dla małżonków. Jak to działa? To działa w ten sposób, że jeśli mamy małżeństwo, w tej chwili zasady są takie, że nie musi być to małżeństwo, może to być para partnerska, to nie ma w tej chwili żadnej różnicy. Jeżeli wpłacamy pieniądze na konto drugiej osoby, o ile ta druga osoba zarabia mniej niż 37 tysięcy, my możemy sobie odliczyć ulgę od własnego podatku. I tu podaję przykład. Jeżeli wpłacimy 3000 dolarów na konto małżonki czy małżonka i ta druga osoba zarabia mniej niż 37 tysięcy, to od własnego podatku możemy sobie odliczyć 540 dolarów. To jest 18% tego, cośmy wpłacili. Czyli praktycznie to wygląda tak, że rząd jednak dofinansowuje tą wpłatę, którą robi na superannuation małżonki czy małżonka. Jeśli małżonek czy małżonka zarabia więcej niż 60 tysięcy, ale mniej niż 40, wciąż się kwalifikujemy,
Tylko, że ta dopłata już nie będzie taka wielka. Jest troszeczkę mniejsza. Jeden z warunków, który jeszcze istnieje, że jak wspomniałem, 40 tysięcy, bilans superannuation musi być 1,6 miliona, no ale to mało kto ma więcej niż tyle. Idziemy teraz na wyższy poziom komplikacji. Salary sacrifice. Co to jest? Zamiast wyjaśnić, co to jest, wpierw przypomnę, jak wyglądają podatki od zarobków. Więc tak. Jeśli dostajemy pensję, wracamy do tabeli, którą mieliśmy wcześniej na ekranie, od tych zarobków jest wyliczony podatek w takim procencie, jak jest w tej tabeli, a następnie to, co zostaje, wpływa na nasze konto bankowe. I to jest, prosty system to jest to, co nam zostaje. Jest taka opcja, że możemy zamiast tego wysłać pieniądze do swojego superannuation przez tak zwany system salary sacrifice. I co się dzieje w tym momencie? W tym momencie superannuation zbierać podatek w wysokości takiej, jak jest na tej tabeli, oni ściągają podatek tylko 15%. Czyli dla większości osób jest to mniej niż połowa normalnie płaconego podatku. Oczywiście te pieniądze zostają w superannuation, nie możemy ich wyjąć z powrotem, dopóki nie osiągniemy wieku emerytalnego. A mimo wszystko ten system okazuje się najbardziej efektywnym systemem oszczędzania na superannuation poprzez to, że redukujemy swój podatek dosyć drastycznie i kończymy z większym bilansem na naszym koncie. No nie zapamiętajmy też o tym, że to, co wpływa na superannuation zainwestowane, jest opodatkowywane tylko 10 albo 15%, czyli zyskujemy podwójnie. Podam taki przykład, jak to wygląda w praktyce. Na lewej kolumnie mamy różne rodzaje zarobków. Osoba, która zarabia 70 tysięcy, 100 i 190. Zakładamy, że osoba wpłaca 10 tysięcy dolarów na swoje superannuation co roku. Jaki podatek oszczędza każdego roku? W drugiej kolumnie jest ilość podatku oszczędzonego każdego roku. Pamiętajmy, suma 10 tysięcy. W pierwszym przykładzie oszczędzamy 1950 dolarów podatku dla osoby, która zarabia 70 tysięcy. Procentowo to jest 12,5%. Jaki jest rezultat po 10 latach, po 20 latach? Te rezultaty to są podatku, jaką myśmy zaoszczędzili przez te wszystkie lata. Czyli im wcześniej zaczynamy, tym większy zysk będziemy mieli. Są pewne warunki jednak, o których musimy pamiętać. Warunek numer jeden. Jest maksymalny limit, jaki możemy wpaść do superannuation. Pytanie, jakie często pada, to jest, czy mogę całą swoją pensję wpłacić do superannuation, żeby płacić mniejszy podatek. No tak, jeśli pensja jest mniej niż 25 tysięcy dolarów. A dla większości osób odpowiedź jest nie. Rząd wprowadził limity. Limit jest 25 tysięcy dolarów od osoby na rok finansowy, jaką można wpłacić do superannuation. I co ważne, w ten limit liczą się także wpłaty od pracodawcy. Czyli pracodawca to nam płaci 10,5%, jakakolwiek to jest suma, to jest liczone do tych 25 tysięcy. Druga ciekawa rzecz, to jest zmiana najnowsza, która została wprowadzona rok temu. Osoby, które nie wykorzystały tego limitu 25 tysięcy na rok, są w stanie ten limit przerzucić na przyszłość. Zachęcam każdego, kto jeszcze pracuje, aby go spróbował wykorzystać, zastanowić się nad tym. Dlatego, że jest doskonała metoda, żeby podbudować swój superannuation, używając, jak to się mówi po polsku, taxman, to jest chyba fiskusa, tak? Fiskusa, aby nam dopłacił do naszych oszczędności. Aha, dobre pytanie właśnie. Jeżeli nie wykorzystaliśmy swojego limitu, jak długo możemy go przenosić do przodu? Maksimum 5 lat. Maksimum 5 lat. Ale pamiętajmy o to, że to zostało wprowadzone dopiero 1 lipca 2018 roku, czyli to jest, przepraszam, 2017 roku, czyli dopiero możemy się cofnąć do tamtego roku, najbardziej do tyłu. Kolejna technika. Personal contributions.
To są również wpłaty na superannuation, a to są nasze osobiste wpłaty, czyli przelewy z banku, powiedzmy, mamy, dostaliśmy bonus, ten bonus jest na koncie, nie wiemy, co z nim zrobić, więc wpłacamy go na superannuation. Możemy to zrobić w każdej chwili, limity są o wiele większe. W tym momencie superannuation fundusz nie będzie nas ściągał podatku, dlatego że to były pieniądze, o których podatek żeśmy już zapłacili wcześniej. Limit jest bardzo duży, 100 tysięcy dolarów na rok. Mało kto go oczywiście wykorzystuje, bo to jednak jest ogromna suma, ale najczęstszy przypadek, kiedy to jest wykorzystywane, to kiedy sprzedajemy nieruchomość. Załóżmy, przeprowadzamy się do miejsca, które kosztuje mniej, zostaje nam jakiś bilans niewykorzystany. Załóżmy, że może mieliśmy nieruchomość inwestycyjną, sprzedajemy ją, chcemy wpłacić pieniądze za superannuation, mamy ten duży limit 100 tysięcy dolarów, którego możemy wykorzystać. Ten limit ma pewne warunki. Jednym z takich dużych warunków jest to, że musimy go wykorzystać zanim osiągniemy 65 lat. Po osiągnięciu 65 lat, żeby ten limit był dalej osiągalny, musimy zademonstrować, że dalej pracujemy. Musimy pracować minimalną ilość godzin, aby dalej się kwalifikować. Po osiągnięciu 75 lat już nic nie możemy zrobić. Ta opcja się zamyka kompletnie. Tam, jeśli Państwo mają jakieś nieruchomości, które chcą sprzedać, polecam, żeby się zastanowić, czy kiedy byłby dobry czas, żeby to zrobić. Limity są, ale czasami limity można łamać. Więc jak możemy to zrobić? Jest taki jeden, jakby to powiedzieć, taka luka w prawie, która pozwala na to, żeby limit złamać, wykorzystując limity z przyszłych lat. Czyli, jeżeli limit rocznie 100 tysięcy, możemy maksimum wykorzystać limit z 3 lat. Czyli jeden obecny rok i 2 lata do przodu. Czyli razem mamy 300 tysięcy dolarów. Możemy to wykorzystać jednorazowo. Nie będzie z tym żadnego problemu, o ile w kolejnych 2 latach nie zrobimy kolejnej wpłaty. Bo wtedy ta płata zostanie albo odrzucona, albo będziemy płacili kary. Więc wracając znowu do przykładu, kiedy osoba sprzedaje swoją nieruchomość i ta nie suma, powiedzmy, która jest na podobnie większej 100 tysięcy, może wykorzystać ten limit płacając 300 tysięcy. Jeżeli ktoś jest bardzo mądry, sprytny, może podnieść do 400 tysięcy, no ale to opiszę może przy osobnym spotkaniu. Jeszcze tylko jedna rzecz. Po osiągnięciu 65 lat tego limitu nie wolno łamać już. Tak więc znowuż wracają do tego wcześniejszej koncepcji. Jeśli ktoś ma zamiar coś sprzedać i to wpłacić na superannuation, jest bardzo istotne, żeby rozpracować, kiedy byłby najlepszy czas, żeby to zrobić. I ponownie wracając do poprzedniego slajdu, dlaczego byśmy chcieli to zrobić? Dlatego, że w superannuation nie płacimy podatków. Nowa uchwała weszła w życie również 1 lipca 2018 tym razem. Najnowsza zmiana w superannuation. Osoby, które osiągnęły 65 lat, a jednak chciałyby wpłacić jakieś pieniążki w superannuation, mogą to zrobić, ale muszą wykorzystać jeden wyjątek, który został wprowadzony w prawo, w życie. Jest to wyjątek, kiedy jeśli mieszkamy w tym samym domu przez więcej niż 10 lat i decydujemy się ten dom sprzedać i powiedzmy kupić sobie mieszkanie albo przeprowadzić się do innego miejsca, zostaje nam troszeczkę tego ekscesu, jest troszeczkę więcej tych pieniędzy niż ten nowy dom kosztował. Wolno w tym wypadku wpłacić na superannuation 300 tysięcy dolarów. I to możemy zrobić tylko raz. Czyli musimy mieć spełnić warunek, że skończyliśmy 65 lat, w domu mieszkaliśmy przez 10 lat i to nie była inwestycja, tylko to był dom, w którym się mieszkali. I co jest ciekawe, jeżeli jest małżeństwo, które sprzedaje taki dom, ten limit 300 tysięcy jest na osobę. Czyli nagle mamy sumę 600 tysięcy. I to wcale nie musi być tak, że dom musi być pod nazwiskiem obydwojga osób. Wystarczy, że są parą. Tak więc ten limit nie jest liczony do żadnych innych limitów, innych restrykcji. Nie ma żadnego wymagania, abyśmy musieli pracować. Tylko musimy pamiętać o tym, że sprzedając swój dom i jeśli zostaje nam jakaś gotówka z tego domu, jeśli będziemy używać centerlinku, no to centerlink będzie liczył tę gotówkę
jako nasz asset, bez względu na to, czy ona jest w naszym banku, czy superannuation. Więc musimy o tym pamiętać też. No tego niestety się nie da uciec. No dobrze, to takie kilka podstawowych rzeczy, które możemy wykorzystać. Teraz tak odpowiem w skrócie, jak to wszystko działa, jak już jesteśmy na emeryturze. Jak te pieniądze wyciągamy. Więc mając takie konto super, mamy taką możliwość, że albo możemy sobie wyciągać dużą sumę co jakiś czas naszego konta superannuation, albo możemy sobie otworzyć konto pension, które technicznie wygląda tak samo, na naszych statementach będzie tak samo, ale co się dzieje w koncie pension? Konto pension zostało zaprojektowane po to, aby dawać nam regularne wypłaty. I my decydujemy, czy to będzie raz na miesiąc, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. To zależy od nas, jak nam pasuje. I te płaty płyną do naszego banku i to się staje naszą taką regularną pensją. I te płaty, wypłaty robimy tak długo, dopóki mamy jakieś pieniądze na koncie pension. Jak się konto pension skończy, to się skończą wypłaty. Minimalnie musimy wyciągać 4% każdego roku od bilansu. Oczywiście nie musimy wszystkich wydawać, ale taki jest wymaganie. Ten procent wzrasta z wiekiem. On robi się coraz większy, im starsi się robimy. Teraz, dlaczego konto pension może być bardziej atrakcyjne od konta super? No przede wszystkim to jest ta rzecz, o której wspomniałem wcześniej. W koncie pension nie płacić podatków. To jest 0%. Tak więc osoba, która odchodzi na emeryturę, raczej powiedział, że w moim doświadczeniu nie mogę sobie przypomnieć żadnego przykładu, dlaczego nie byłoby bardziej atrakcyjne dla tej osoby przerzucić się na konto pension. Jest tylko jeden przypadek, o którym mogę pomyśleć, że nie było to opłacalne. To było w przypadku osoby, która miała housing commission, dlatego że tam są pewne inne reguły, jeśli chodzi o liczenie, co się liczy do liczenia tak zwanej tej renty, przepraszam, tego czynszu. Ale ogólnie powiedziałbym, 97% populacji zazwyczaj wyjdzie tym lepiej, mając konto pensji, niż konto superannuation. W wieku 60 lat to możemy wyciągać pieniądze albo z superannuation, albo z pension, nie płacić podatku za wyciąg pieniędzy. Za wyciąg nie płacimy. Plus konta pensji jest taki, że inwestycje, które są w środku, one nie są opodatkowywane. Podczas gdy w koncie superannuation wciąż płacimy te podatki od tych zarobków i dochodów i tak dalej. Zgadza się. Wiek kluczowy jest 60 lat. Jak osiągniemy 60 lat, nie płacimy podatków o żadnych wyciągów ani superannuation, ani od pension. Jest taki mały wyjątek, jeśli idziemy na emeryturę przed 60, możemy wyciągnąć superannuation pieniądze bez podatku, ale maksymalna suma jest 180 tysięcy i musimy spełnić warunek, zdeklarować się, że nie mamy żadnego zamiaru wrócić do pracy. Bo jeśli wrócimy, no to możemy mieć tak zwany audyt, gdzie będą się pytali, czy to nie było jakieś obejście systemu, żeby nie płacić podatku. Nie ma problemu. Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie. Jak najbardziej. Jak wpływa na sentencję? Ok, bardzo dobre pytanie właśnie. Jak wyciąg konta, pieniędzy z konta pensji, jaki to ma wpływ na sentencję? Więc sentencję w tej chwili zmienił zasady. Zmienił zasady, powiedzmy, to było chyba jakieś 4 lata temu. Kiedyś było tak, że Centering mierzył, ile pieniędzy wyciągane z konta pension, potem do jakiejś formułki do tego dokładał i liczył, co oni ignorują, co nie liczą. W tej chwili się już to nie bawią. W tej chwili Centering patrzy na to w bardzo prosty sposób. W ogóle nie patrzymy, ile wyciągamy z konta pension, tylko patrzymy, ile to mamy pieniędzy. Czyli zakładają, mając na koncie taką sumę, musimy na nią zarabiać taki dochód i to jest tak zwany deemed income, czyli patrzą to tak samo jak na konto bankowe. Nie ma w tej chwili żadnej różnicy pomiędzy dwoma systemami. Dla nich to jest prościej, dla nas też, bo wtedy nie musimy się ograniczać z tym, ile chcemy wyciągać z tego konta. Dobrze, jeszcze tylko wspomnę takie ciekawe rzeczy. Tu mam taką gwiazdkę zaznaczoną pod capital gains tax. I napisałem, że capital gains tax jest wymazany. Wrócę na chwilę do tego, co to jest capital gains tax. To jest podatek od zysku, od wzrostu kapitału. Czyli jeżeli coś zostało zakupione na pewnej cenie, jest sprzedawane drożej,
od tego zysku trzeba zapłacić podatek. Większość osób, które ma konto superannuation, są to konta tak zwane zbiorowe, gdzie wszyscy są wrzuceni do jednej puli i ten podatek jest płacony okrągło przez cały czas. Osoby, które mają indywidualne inwestycje, o których opowiem troszkę później, potem, jesteśmy w stanie wymazać całkowicie capital gains tax od takich osób. Ja to zarysuję troszkę bardziej dokładnie w innym slajdzie, a chciałem tylko, żeby Państwo zapamiętali, że coś takiego istnieje na razie i rozwiniemy się troszkę bardziej ten temat pod koniec prezentacji. A jak ktoś miał pytania, to mogę osobno na nie odpowiedzieć dokładniej. Jest tylko kilka warunków, o których trzeba pamiętać. Jak już wspomnieli wcześniej właśnie, jeżeli chcemy iść na emeryturę przed wieku 60 lat, wiekiem 60 lat i chcemy wyciągnąć pieniądze z superannuation nie płacąc podatku, musimy się zdeklarować, że to jest nasza kompletna emerytura, nie mamy zamiaru wracać do pracy kiedykolwiek. Jest pewien wyjątek, możemy pracować maksimum 10 godzin na tydzień. To jest ok, to jest akceptowane. Po osiągnięciu 60 lat, aby mieć dostęp do tego darmowego konta, przepraszam, do konta pensji, które się nie płaci podatków, musimy zmienić pracodawcę. Czyli tak, wyciągi z pensji konta są zawsze tax-free, nie płaci podatków. Inwestycje w koncie pension są tax-free tylko wtedy, jeśli po osiągnięciu 60 lat zmieniamy pracodawcę. Ja to mogę właśnie dokładnie, jak ktoś ma jakieś pytania, w zależności od waszej sytuacji. Po ukończeniu wieku 65 lat nie ma żadnych wymogów. Każdy, kto ma konto pension, nie płaci podatków ani od inwestycji, ani od wyciągów. Dobrze. Idziemy na coraz bardziej skomplikowane tematy. Ale widzę, że jeszcze nikt nie wyszedł. Tak więc. Teraz powiem troszeczkę krótko o takich bardziej zaawansowanych strategiach. To są strategie, które zazwyczaj wymagają właśnie kogoś, kto by to prowadził. My to możemy robić. Niektóre osoby umieją to zrobić samemu, ale jest to dosyć skomplikowana sprawa. Ja zrobię tylko zarys, jaki jest benefit takiej strategii. W detalnie będę wchodził, bo to nie chciałbym uśpić połowy słuchaczy. Jedna strategia to jest tak zwany transition to retirement. Tutaj chodzi o coś takiego, że kiedy osiągnąłem taki wiek, że jesteśmy w stanie otworzyć sobie to konto pension, z którego możemy brać regularne wypłaty. Jak pamiętamy wcześniej, te wypłaty są nieopodatkowywane. Jest taka koncepcja, że zamiast naszą pensję wysyłać do naszego banku i płacić tego podatek, wysyłamy ją na superannuation, gdzie płacimy podatek tylko 15%, a jak tylko ona tam wejdzie, wyciągamy ją z powrotem do naszego banku kontowego bez płacenia podatku. Ktoś kiedyś wspomniał, że to jest tak zwane pranie pieniędzy, dlatego teraz już nie robię takiego kółka, tylko robię kwadrat, ale jest to całkiem legalna technika, którą możemy wykorzystać. To byśmy wykorzystały jeszcze od jakiejś, powiedzmy, no nie pomyliłbym się, nie powiedział około 10 lat, ta technika istniała. Rząd się w końcu zorientował, że znika im dużo podatku i wprowadził ograniczenia jakieś parę lat temu. I w tej chwili ta technika jest osiągana tylko dla osób, które albo ukończyły 65 lat, ale dalej pracują, albo dla osób, które ukończyły 60 lat, ale zmieniły pracę. Tak więc głównym plusem tego jest po prostu, że gwałtownie minimalizujemy nasz podatek, jaki płacimy od naszych zarobków, jeżeli dalej pracujemy. Detale jeszcze będę chodził, jak to działa. Druga strategia, którą często używamy, to jest w jaki sposób inwestujemy pieniądze klienta. Większość z nas, tak wspomniałem wcześniej, tak zwane fundusze zbiorowe, czyli to jest coś takiego, że wpłacamy pieniądze na superannuation konto, one idą do jakiejś inwestycji i wszyscy siedzą w tej samej puli, ciągle ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ktoś wpłaca, wypłaca. I ten fundusz ciągle musi rozliczać ten podatek na wszystkie osoby i tak dalej. I problem jest, kiedy mamy takie załamanie na rynku, jak się mieli w 2008 roku, gdzie wszystko spada na dół. Problem jest taki, że tak zwany Tomasz po lewej stronie zaczął z bilansem, to jest taki przykład właśnie życia wzięty, zaczął z bilansem 1 miliona
Ja wyciągnął 6 tysięcy dolarów miesięcznie z tego konta na swoje utrzymanie. Teraz, w momencie, kiedy jego inwestycja spadła o połowę podczas tego kryzysu finansowego, problem był taki, że Tomasz wciąż musiał wyciągnąć te swoje 6 tysięcy. Te 6 tysięcy było większym procentem całego bilansu niż przedtem. I co się okazało, że no nie za bardzo potem ten jego bilans wrócił do góry. Czy powiem taki, że Tomasz stracił dużo na wartości swoich inwestycji, ciągle musiał wyciągnąć pieniądze i ponieważ ich było mniej, to ciężko mu się było potem odbić z powrotem. Zaraz pokażę Państwu, jaki to był rezultat. Technika, którą my używamy, to kupujemy inwestycje indywidualne dla klientów i opieramy się na tych dywidendach z firm, w których kupujemy akcje. Dlaczego to działa lepiej? To działa lepiej dlatego, że czy mamy kryzys, czy nie, dobre firmy ciągle robią profit. I tym profitem dzielą się z udziałowcami i ciągle opłacają nam te dywidendy. I o ile jesteśmy w stanie z samych dywidendów utrzymać dochody klienta, kompletnie dotykamy kapitału. Jeżeli nie dotykamy kapitału, to w takim wypadku, kiedy ten kapitał się zawali o połowę podczas kryzysu finansowego, jak on się odbije, kapitał wraca z powrotem na swoje miejsce, a dywidendy się kontynuują przez cały czas. Nie chodzi mi o to, żeby Państwo pamiętali mniej więcej dokładnie, jak to działa, ale chciałem pokazać różnicę w bilansie. Tak wygląda sytuacja osoby, która ma inwestycję zbiorową, czyli pan Tomasz, versus osoba, która ma inwestycję indywidualną, gdzie prawie się w dywidendach. Różnica, że kiedy nie musimy dotykać kapitału, żyjemy z dywidendów, to robi ogromną różnicę, kiedy mamy załamania na giełdzie. To się dzieje raz na 10 lat średnio. Tak więc coś, co my zawsze używamy dla swoich klientów, coś, co warto o tym pamiętać, jeśli by Państwo kiedyś chcieli mieć doradę finansową. Trzecia technika, dosyć zaawansowana, w detale już nie będę wchodził. Powiem tylko tak, że są sytuacje, kiedy mamy, jeżeli jest różnica wieku pomiędzy małżonkami, są sytuacje, gdzie jedna z nich się kwalifikuje na centering, na age pension, ale tego centeringu nie dostaje, dlatego że ma zbyt dużo pieniędzy na koncie. Są techniki, które my możemy wykorzystać, które się wykorzystają w tym przykładzie. Ja te slajdy mogę Państwu wysłać. Tutaj klient dostał kompletną odmowę od centerlinku. Potem, jakbyśmy poprzenosili pieniądze na kontakt pomiędzy nim a małżonką, wrócił do centerlinka, dostał pełną full pension. Czyli mieliśmy sytuację, i tą pełną full pension dostał na okres 2 lat, bo taka była różnica wielka między nim a małżonką. Gdyby różnica była większa, powiedzmy 10 lat, to ten klient dostałby full pension przez 10 lat w centerlinku. Czy ktoś tak się kiedyś zaśmiał, że dobrze jest zainwestować w młodszego albo młodszą małżonkę? Oczywiście jak druga osoba się zakwalifikuje za centerlink, wracamy do sytuacji wyjściowej, ale przez te 2 lata ten klient dostał dodatkowo 30 tysięcy centerlinku, których by nigdy nie widział, nie wykorzystując tej techniki. Tam, gdy się Państwo chcecie w podobnej sytuacji, zachęcam do rozmowy ze mną, bo możemy coś takiego wykorzystać. Tu się tylko krótko zarysuję to, co wspomniałem wcześniej, fundusze zbiorowe, inwestycje indywidualne. Większość osób, to będzie jakieś chyba 80% osób ma inwestycje zbiorowe, są superannuation, czyli wszyscy siedzimy w jednej puli. Osoby wchodzą, osoby wychodzą. Ten fundusz musi ciągle płacić podatki, ponieważ nie mogą się rozliczyć, co należy do kogo. Podatki są płacone wspólnie i rozbijane na każdą osobę mniej więcej porówno, w zależności od bilansu. Problem w tym jest, że płacimy za innych osób czasami, czasami inni płacą za nas. Jeśli mamy inwestycje indywidualne, które my projektujemy, to są indywidualne inwestycje, gdzie klient dokładnie wie, co kupił, jakie akcje, ile były warte. Podatek jest płacony tylko wtedy, kiedy ten klient sprzedaje tę inwestycję. Ale co my robimy? My te inwestycje nigdy nie sprzedajemy, tylko czekamy, aż klient osiągnie wiek emerytalny. Przerzucamy ją na tak zwane konto pension i co się dzieje w tym momencie? Kompletnie wymazujemy z rekordu capital gains tax, czyli ten podatek nigdy nie zostanie zapłacony. I to jest przykład klienta, który to zrobił. Tych przykładów mam mnóstwo, tam jest, wystarczy pierwsze spółki zdjąć. Klient, który otworzył konto w wieku 50 lat, miał 3 tysięcy na swoim koncie, zbudowaliśmy mu inwestycje na 285 tysięcy,
Po 15 latach suma była 500 000. Łączny podatek, jaki mu się nazbierał, to było 8 tysięcy, który musiałby normalnie zapłacić. W funduszu zbiorowym płaciłby go na okrągłe, to 8 tysięcy by się wypłacił przez te wszystkie lata, pewnie by ten zapłacił za innych przy okazji. Myśmy te 8 tysięcy kompletnie wymazali z jego rekordu, ten podatek nigdy nie został zapłacony. Jest technika, którą możemy zastosować dla każdego klienta. Dobrze, to będzie tyle na temat mojego narodzenia. Tylko wspomnę, że jeśli Państwo by chcieli mieć więcej takich drobnych informacji, ja piszę dużo artykułów do Ekspresu Australijskiego, to jest adres. Tam mogą Państwo znaleźć w kolumnie Finanse artykuły pisane przeze mnie, także przez Pana Rafała na tematy prawne. Jestem także aktywny w Radio SBS, zazwyczaj w środę co dwa tygodnie mam swój program i tam mają różne aspekty na temat superannuation, inwestowania i tak dalej. Tak więc gdyby coś do końca Państwo nie zrozumieli, to zachęcam do tych artykułów, tam może być wyjaśnienie dokładniej. No oczywiście zachęcam też do indywidualnego spotkania. Jedną rzecz tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę, jeśli Państwo patrzą na swoje własne superannuation, są ważne. Ile to kosztuje? Ile kosztuje ubezpieczenie? Jakie ubezpieczenie mamy? I jest dużo bardzo istotnych tak zwanych niuansów, jeśli chodzi o nominowanie beneficjentów w superannuation. O tym troszeczkę Pan Rafał dzisiaj opowie, ale gdyby Państwo chcieli wiedzieć więcej, tam jest artykuł w tej gazecie, który opisuje to dokładniej. I na koniec tylko opowiem troszeczkę jeszcze o firmie, w której pracuję. Nasz office jest w samym centrum Sydney, koło Queen Victoria Building. Bodajże jesteśmy jedną firmą w Sydney, która udziela porad po polsku, tak więc gdy ktoś był zainteresowany mieć porady po polsku, to jak najbardziej możemy to zrobić. Jesteśmy doradcami finansowymi, ale mamy taki szczególny znaczek, który mało która firma ma w Australii. To jest ten znaczek tutaj z takim trójkątem. Co on oznacza, że firmy, które mają taki znaczek, czy tak jak my, nie mają żadnych powiązań z żadnymi bankami, z żadnymi instytucjami finansowymi. I plusem tego jest to, że my nie pracujemy dla banku, nie pracujemy dla żadnej instytucji finansowej. Nie mamy żadnego nacisku, że musimy klientów wpychać jakieś produkty bankowe, coś takiego. Absolutnie nie. My odwracamy stół, pracujemy dla klienta. My idziemy do banku i mówimy, że klient ma taką sumę, jaką cenę możecie nam dać. I robimy przetarg dla klienta. A ponieważ firma jest spora, mamy około 1,5 miliarda funduszy, którym się zajmujemy, więc banki się piją o nasz biznes. Nawet powiem, że w zeszłym miesiącu wytargowaliśmy nową cenę dla klientów, którzy byli z firmą IWF. Po prostu zadzwoniliśmy do nich, powiedzieliśmy, że słuchajcie, mamy około 500 000 000 zainwestowanego z wami, albo nam dać lepszą cenę, albo bierzemy całe 500 000 000 i idziemy gdzie indziej. Na drugi dzień mieliśmy telefon, żeby rozpocząć negocjacje i po miesiącu udało nam się osiągnąć sukces, żeśmy obniżyli łączne koszty na wszystkich klientów około $500 000 przy wszystkich klientów i teraz wiemy, że klienci dostaną dobrą cenę. To jest tylko dla nas, tylko my mamy dostęp do tej ceny, tak więc chciałem podkreślić, że jeśli wybieracie Państwo doradcę finansową, bierzcie kogoś, kto ma siłę przebicia i kogoś, kto nie jest powiązany z żadną instytucją, dlatego że to chyba jest w obecnych czasach najlepsza technika, żeby być pewny, że ktoś pracuje dla Was, a nie dostaje jakieś dodatkowe wpłaty kogoś innego. Dziękuję bardzo za uwagę. Wspomnę tylko jeszcze, że gdy ktoś chciałby słuchać nas jeszcze raz, zapraszam w Marajong o 12.30.